Słuchajcie, w czasach mojej młodości, za kilkanaście dni stuknie mi 30, więc mogę tak mówić, mobilne wersje dużych gier wyglądały tak. To jest Assassin's Creed. Dla przypomnienia, tak wyglądał w oryginale. They're the same picture. Z biegiem lat granica między grami mobilnymi a konsolowymi się zacierała, a teraz doszliśmy wreszcie do momentu, w którym ona autentycznie przestaje istnieć. Resident Evil Village, remake 4, Death Stranding czy najnowszy Assassin's Creed Mirage na iPhone'ach to są dokładnie te same gry, co na konsolach stacjonarnych. Oczywiście graficznie trochę okrojone, bo cudów nie ma, no i nie bez powodu, PlayStation 5 jest wielkim klocem ważącym 4,5 kg. Ale wciąż fakt, że na smartfonie można uruchomić grę, która na konsolach zadebiutowała raptem kilka miesięcy wcześniej, robi ogromne wrażenie. Tylko, no właśnie, uruchomić to jedno, ale grać i czerpać z tego przyjemność, no to jest coś zupełnie innego. I dzisiaj właśnie o tym sobie pogadamy. Jak ten mobilny asasyn wygląda, jak działa i czy granie w tak wymagające, rozbudowane produkcje na smartfonie ma w ogóle sens. Jeżeli jakimś cudem nie słyszeliście, że można sobie pograć w najnowszego Assassina na iPhone'ie i właśnie odpalacie App Store'a, to musicie wiedzieć, że działa tylko na 15 Pro i 15 Pro Max. No i na iPadach z procesorami M. Także niestety posiadacze zwykłych 15 i wersji Pro poprzednich generacji będą musieli obejść się smakiem. Inna sprawa, czy faktycznie jest czego żałować. Prolog można sprawdzić za darmo, co jest bardzo fajną opcją, tym bardziej, że za całość trzeba już zapłacić 250 zł, czyli cenę premierową z dużych platform. Przypominam, że premiera miała miejsce 5 października zeszłego roku, prawie 9 miesięcy temu. I dzisiaj Assassin's Creed Mirage na PlayStation, Xboxie i PC-tach kosztuje niewiele ponad stówkę. A w ramach abonamentu Ubisoft Plus można go przejść za niecałe 6 dyszek, co moim zdaniem jest ceną najbardziej adekwatną. Bo abstrahując od tego, jak imponujący jest fakt, że Mirage w ogóle działa na iPhone'ie, w końcu to najnowszy, pełnoprawny asasyn na komórce, to jest to po prostu średnia gra. Odtwórcza, powtarzalna i przeciętna pod każdym względem. Mówię to z dużym rozczarowaniem, bo kiedyś byłem wielkim fanem serii i naprawdę czekałem na ten powrót do korzeni. Zmierzam do tego, że mobilna wersja Assassin's Creed Mirage jest po prostu za droga. Tym bardziej, że decydując się na zakup, dostajemy wyłącznie wersję mobilną. W przeciwieństwie do na przykład Death Stranding, które można ogrywać zarówno na smartfonie, jak i na Macu. Mirage z nieznanych mi powodów w ogóle nie działa na Macach, co jest o tyle absurdalne, że na iPadach, które mają dokładnie te same procesory, już tak. Dlaczego więc Mirage został mobilnym ekskluzywem? Good question. Docenić trzeba natomiast fakt, że jest to pierwsza stacjonarna gra na iPhone'ie, która otrzymała dedykowany, zaprojektowany z myślą o ekranie dotykowym interfejs. To znaczy nie mamy, tak jak chociażby w Death Stranding czy Resident Evil, generycznej nakładki symulującej pada, tylko ikonki z symbolami sprintu, uniku, ataku, celowania itd. Wciąż jest to koszmarnie niewygodne, ale przynajmniej widać, że ktoś włożył minimum wysiłku, żeby dostosować sterowanie do specyfiki smartfona. Generalnie podczas eksploracji jakoś to jeszcze działa, bo nawet jak nie trafimy we właściwy przycisk, to nic złego się nie dzieje. Ale walka... I niewiele zmienia tu fakt, że interfejs można w dużej mierze dostosować pod siebie. To wciąż będzie ekran dotykowy, zawalony milionem ikonek. Także mimo wysiłku, który jak najbardziej doceniam, ostatecznie i tak trzeba podłączyć pada. Jeżeli chodzi o to, co pewnie interesuje Was najbardziej, czyli grafikę, to pierwsze wrażenie jest fantastyczne. Wiadomo, nie jest to poziom znany z konsol stacjonarnych, ale i tak trudno uwierzyć, że to jest gra uruchomiona natywnie na smartfonie. Ustawienia graficzne nie pozwalają na zbyt wiele. Tak naprawdę możemy wybrać tylko jeden z trzech presetów, a różnice między nimi nie są spektakularne i podczas normalnej rozgrywki trudno je zauważyć. Kiedy przyjrzymy się trochę bliżej, widać, że na ustawieniach wysokich odległe obiekty mają więcej detali, że roślinność jest bardziej szczegółowa, a cienie nie tak ostre. W każdym razie, niezależnie od ustawień, które wybierzemy, gra próbuje trzymać 30 klatek na sekundę. Słowo klucz
Próbuję. Na niskich udaje się to nieco częściej niż na wysokich, ale generalnie rzecz biorąc trudno mówić o jakiejkolwiek stabilnej płynności. Najgorzej jest podczas walki, czyli właśnie w sytuacjach, w których płynność i responsywność jest najważniejsza. Bo o ile podczas zwykłego zwiedzania Bagdadu ewentualne chrupnięcia mogą co najwyżej irytować, o tyle podczas walki mogą sprawić, że zwyczajnie zginiemy. Niestety, brak płynności to nie jedyny, ani nawet nie najważniejszy problem techniczny tego portu. Przede wszystkim poza niestabilnym framerate'em gra się stosunkowo często frizuje. Ale nie tak klasycznie, że całkowicie nic się nie da zrobić, bo kamera pozostaje aktywna. Można się rozglądać i wygląda to trochę tak, jakby włączył się jakiś bardzo ograniczony tryb fotograficzny. Czasami taka zwiecha trwa kilka, a czasami nawet kilkadziesiąt sekund. I nie zauważyłem żadnej prawidłowości. To znaczy, o ile spadki płynności przeważnie zdarzają się podczas walki, tak te frizy... mam wrażenie, że są całkowicie losowe. Podejrzewam, że gra po prostu nie nadąża z wczytywaniem mapy, ale głowy nie dam. Czasami grałem pół godziny i nic się nie działo, a czasami notowałem takie zwiechy dosłownie co kilkadziesiąt sekund. Wygląda to identycznie, niezależnie od ustawień. Bardzo często pojawiały się też dziwne problemy podczas rozmów z NPC-ami. To znaczy, podchodziłem do kogoś, aktywowałem rozmowę, kamera przełączała się na filmową i... tak staliśmy. Przez kilka, czasami kilkanaście sekund. W absolutnej ciszy. I żeby było zabawniej, później wszystkie dialogi odpalały się w tym samym momencie. Is there anything more you can tell me about the Sharia districts? I really don't know what he said. Skoro już jesteśmy przy przerywnikach filmowych, to nie za bardzo jestem też w stanie zrozumieć, dlaczego w ich trakcie proporcje ekranu zmieniają się na 16:9. Gdyby to były filmiki prerenderowane, to wiadomo, zdecydowana większość graczy korzysta z normalnych telewizorów i monitorów, więc trzeba się dostosować do nich. Ale tutaj wszystkie rozmowy są normalnie na silniku gry, a mimo to mamy po bokach gigantyczne czarne pasy. Bywało też, że po włączeniu mapy przez dłuższą chwilę widziałem tylko czarne tło i znaczniki zawieszone w próżni, bo mapa potrzebowała dobrych kilku sekund, żeby się wczytać. A i tak, mimo tych narzekań, muszę przyznać, że od premiery sporo się poprawiło. Bo podczas całych trwających kilka dni dość intensywnych testów gra ani razu się nie wyłączyła. Natomiast w dniu premiery wylądowałem na ekranie głównym po niecałych 10 minutach. iPhony w przeciwieństwie do konsol, nawet tych przenośnych, są całkowicie pozbawione aktywnego chłodzenia. A iPhone 15 Pro miał ogromne problemy z przegrzewaniem nawet w normalnym, codziennym użytkowaniu. To był jeden z głównych tematów tuż po premierze. Wyposażyłem się więc w pirometr, żeby sprawdzić, jak to wygląda obecnie, do tego w prawdopodobnie jednej z najbardziej wymagających mobilnych gier w historii. Na starcie, przed rozpoczęciem gry, telefon miał baterię naładowaną do pełna i temperaturę 27,5 stopnia. Po zaledwie 10 minutach temperatura wynosiła już 40 stopni, bateria spadła do 94%, a maksymalna jasność ekranu została ograniczona. I tak już została do samego końca. To samo dzieje się w Death Stranding i Residentach. iPhone po prostu próbuje bronić się przed przegrzaniem. Po kolejnych 10 minutach trzymanie telefonu w rękach stało się już zwyczajnie nieprzyjemne, bo nagrzał się do 45 stopni. Kolejny pomiar to wzrost o jeszcze jeden stopień, ale na szczęście dalej już nie rosło i od tego momentu temperatura wahała się w przedziale od 40 do 45 stopni. Natomiast jeśli chodzi o baterię, to po nieco ponad godzinie rozgrywki wskaźnik pokazywał już 50%. Można więc powiedzieć, że absolutny maks, jaki można wycisnąć, to 2 godziny zabawy. Ja skończyłem po godzinie i 45 minutach i miałem wtedy dokładnie 30%. Wpadłem też na taki szalony pomysł, żeby zobaczyć, jak iPhone sprawdzi się w roli konsoli stacjonarnej. W końcu po coś chyba zamontowali to wyjście wideo, nie? Jak nie trudno się domyślić, kolorowo nie jest, bo żaden z dotychczasowych problemów nie zniknął, za to pojawiło się kilka nowych. Ja do połączenia wykorzystałem element stacji dokującej do Steam Decka, czyli taki niewielki hub. Telewizor co prawda został wykryty automatycznie, ale niestety, ponieważ ekran iPhone'a ma nietypowe proporcje, to na telewizorze wyglądało to tak. W moim przypadku czarne pasy były obecne nie tylko na górze i na dole ekranu, co byłoby zrozumiałe,
zrozumiałe, ale z jakiegoś powodu także po bokach. Na szczęście da się to w miarę wyregulować z poziomu telewizora, to znaczy musiałem ręcznie rozciągnąć obraz w taki sposób, żeby maksymalnie wypełnił ekran, ale żeby się przy tym za bardzo nie zniekształcił. Także pełne plug and play, nic tylko podłączać i grać. Trzeba też pamiętać, żeby uruchomić grę zanim rozwalimy się na kanapie, bo nie da się tego zrobić padem. Podobnie jak nie da się zamknąć jednej gry, żeby uruchomić inną. Niestety oprawa, która na ekranie telefonu wyglądała całkiem nieźle, na 60 calach już... jakby to elegancko powiedzieć... ma pewne mankamenty. Wszystko jest koszmarnie nieostre, rozpaćkane, rozmyte, wyświetlane w niewłaściwych proporcjach i oczywiście wciąż się zacina, co na dużym ekranie jeszcze bardziej rzuca się w oczy. Także sprawdziłem i nie warto podłączać iPhone'a do telewizora. To nie jest i nie będzie Switch, przynajmniej na razie. Po prostu. Generalnie trudno mi znaleźć jakikolwiek powód, dla którego miałbym przejść Assassin's Creed Mirage na iPhone'ie. To znaczy tak, szczerze mówiąc, to trudno mi znaleźć powód, dla którego w ogóle miałbym przejść Assassin's Creed Mirage, ale no szczególnie na iPhone'ie. Gdybym chciał koniecznie grać na telefonie w tak duże i wymagające gry, to bez wahania postawiłbym na streaming. Nie mam teraz dostępu do Assassina w chmurze, ale porównałem, jak to wygląda w przypadku Death Stranding i streaming wygrywa przez ciężki knockout. Naprawdę fajnie, że idziemy do przodu. Gdyby kilka lat temu ktoś mi powiedział, że będę grał w nową, wysokobudżetową produkcję na telefonie, to pewnie bym nie uwierzył. Ale póki co Assassin's Creed Mirage na iPhone'ach to może i najdroższa wersja tej gry, ale za to najgorsza. Dzięki, na razie.